Zdrowia! Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. No te Stany Zjednoczone, no to ciężko się było odzjednoczyć. W 1962 południe chciało się odzjednoczyć od północy. Nie za bardzo to wyszło. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego to nie wyszło? No wyszło, nie wyszło dlatego, że północ jako taka, no to była w zasadzie północ. Na północy jest śnieg, jest zimno, jest lodowato. Pół roku po prostu nic nie rośnie. Nie jest przyjemnie, to nie jest przyjemnie, dlatego ludzie nie są opaleni. Na południu dla odmiany ludzie są bardziej opaleni, cała Afryka jest opalona. No i na południu Ameryki, w czasie tych Stanów Zjednoczonych, no to właśnie było dużo murzynów. Dlaczego było dużo murzynów? No bo w zasadzie ściągali je, jak wszyscy ściągali. Brazylia ściągała, Argentyna, Chile, no większość tych krajów południowych, no to miała swoich niewolników. Brazylia w sumie to zniosła niewolnictwo chyba 15 lat później niż po Ameryce, także dosyć późno. W Afryce samej sobie to na dzień dzisiejszy mają murzynów, niewolników. No ale to była ta sprawa kontrowersyjna, że potrzebowali tych ludzi do zbierania bawełny, do zbierania na polach, do zbierania tytoniu i tak dalej, i tak dalej. I to była po prostu fizyczna robota. Na północy potrzebowali jakichś specjalistów, jakichś ludzi, którzy byli bardziej poręczni, no i w zasadzie to wybierali bardziej białych, Irlandczyków, Polaków, Anglików i tak dalej, i tak dalej. Także południe to było takie farmerskie, północne było przemysłowe. No i kiedy południe powiedziało, że nie chce, no to zaczęła być wojna. Wojna, która miała trwać dosyć krótko, no bo północ była taka bardziej uprzemysłowiona, pomimo, że niewielka. W tym czasie to było tylko 36 tysięcy pracowników państwowych. No oczywiście nie było tyle milionów ludzi, no ale było tylko 36 milionów pracowników państwowych, z czego 30 tysięcy to byli pracownicy poczty. Cała reszta, no to byli urzędnicy państwowi, no ale to w sumie Ameryka była prywatna, wszystko było prywatne, no i wielkie prywatne. No i w tym czasie to byli potężni przedsiębiorcy, to byli inwestorzy, to byli ludzie z wizją, no i przy okazji robili pieniądze na tym robili pieniądze. Te połączenie tych Stanów Zjednoczonych, no to było bardziej jakieś sentymentalne. No i teraz właśnie to można popatrzeć na połączenie w Europie. W Europie też jest ta gospodarka, jest dużo bardziej zaciśnięta, zrobiła się bardziej niż RWPG. Te wszystkie komitet centralny w Brukseli i te wydarzenia. Wyroki, powiedzmy, w Strasburgu, no to są bardziej jakieś takie silne niż kiedyś za zimnej wojny. Ale wracając do Ameryki Północnej i do tej wojny secesyjnej, no to północ uznała, że w zasadzie moralnie ma większe prawo do tego, że w zasadzie ludzie nie mogą posiadać innych ludzi. No traktowali murzynów jako ludzi, bo nawet starali im się, były rozmowy konstytucyjne, kongresowe, no i liczyli, kto ma prawo głosowania. Północ w sumie republikańska, bo północ to była republikańska, południe demokraci, dzisiejsi socjaliści, demokraci, no to właśnie to są właściciele niewolników, a republikanie, no to są biznesmeni. Także Obama reprezentuje właścicieli niewolników sprzed 140 lat, a Trump reprezentuje, powiedzmy, przemysłowców, no i ludzi bez niewolników. No ale cały ten przemysł północny postawił na to, żeby wygrać z południem. No i rzucił w zasadzie wszystko, co tylko mógł. Przede wszystkim
No forsa poszła na marynarkę, forsa poszła na wojsko i także cała ta siła przez wydawane pieniądze na to, żeby te chęć odłączenia się tych Stanów Południowych zlikwidować. Był taki Jay Cook, no to on był finansistą w czasie wojny światowej, no to starał się wypuścić bonds. Bonds, no to są takie obligacyjne oświadczenia obligacyjne, gdzie rząd w zasadzie zobowiązuje się, żeby spłacić je z jakimiś tam odsetkami, no ale te odsetki to w zasadzie nie są dokładane do góry, tylko po prostu jeżeli jakieś takie obligacje, czyli zobowiązania można powiedzieć, są na $100, no to ktoś może je kupić za $80, a dostaje to, co jest napisane, czyli $100. No i większość tych bankowców, no to mówiła, że nie da rady wypuścić ich obligacji, tych zobowiązań bez jakichś potężnych zniżek. Także państwo, powiedzmy, napis będzie, że $100, no to trzeba będzie sprzedawać je za $50-$60, żeby ludzie chcieli coś takiego kupować. No facet doszedł do wniosku, że w zasadzie to można sprzedać obligacje $100 za $100. No i powiedział, że to jest bardzo patriotyczne i to jest na wojnę z odstępcami, z ludźmi, którzy chcą odejść od Stanów Zjednoczonych. No i w ciągu 3 tygodni sprzedał w sumie za 3,5 miliona tych obligacji. No to jest po prostu nieprawdopodobne, żeby powiewając flagą narodową północ, czyli Republikanie, tyle wykupili. Trzeba pamiętać, że w czasie wojny tej secesyjnej to zginęło 500 tysięcy Amerykanów. Po obu stronach po prostu się zażynali za Murzynów, zażynali się za to niewolnictwo. Niewolnicy nie walczyli, bo po pierwsze nie chcieli, a po drugie nikt ich tam nie za bardzo brał. No była jedna brygada w Massachusetts murzyńska, no ale oni za bardzo się nie sprawili, no bo jakoś przyszykowania nie były najlepsze. Do tej walki jakoś ogólnie smykałki też nie mieli dobrej, no i później rzucali ich w jakieś takie niebezpieczne miejsca i po prostu byli dziesiątkowani, jak nie połowieni w tych wszystkich walkach. Także ten człowiek zebrał w sumie to później zebrał $1,5 miliarda, także to są potężne pieniądze. No a sam mówił, że to było coś tak wspaniałego, to zebranie tych pieniędzy, jak to, kiedy Napoleon przekroczył Alpy. Także jest to ciekawe. Prawie 2 miliardy sprzedał tych obligacji. No, trzeba pamiętać, że jednak z każdej tej obligacji no to dostawał ładnych parę groszy tego swojego komisowego, czyli ten swój procent. Także narobił kasę. Był taki człowiek, Thomas Scott, no to on prowadził koleje w Pensylwanii. No Pensylwanii, trzeba pamiętać, że Ameryka, no to tutaj od Atlantyku była. Te wszystkie, te 13 kolonii, to było na wschodnim wybrzeżu. Później dokupiono Luizjanę, później przechodzono na te terytoria indiańskie, później Kalifornia i Nowy Meksyk i Teksas. No to były te sprawy wojen z Meksykiem i tak dalej. Także, ale całe te południe, no to bardziej była ta strona. To jeszcze było przed tą ekspansją na tereny indiańskie. Także Pensylwania to było bardzo, bardzo silny stan, no bo oni mieli tam i w sumie i węgiel, i rudę żelaza i tak dalej, i tak dalej. Także to było bardzo przemysłowe. No i tam się zaczęły te koleje. I ten Thomas Scott właśnie, no to po tych pierwszych wystrzałach, jakie były, no to zorganizował w sumie cały ten transport kolejowo-telegraficzny.
No i został ministrem wojny. Został ministrem wojny, organizował przerzuty tych całych grup wojskowych, brygad wojskowych i całej tej armii. Także pomagał w 1863 roku przewieźć do Chattanooga, Tennessee, bo tam była bitwa pod Chickamauga. No, w sumie sprawił się dobrze do tego stopnia, że w 1860 roku cała ta firma Pennsylvania Railroad, czyli firma kolejowa, miała sprzedaż 6 milionów, a w 1865 to już miała 18 milionów. Także powiedzmy 3 razy więcej w ciągu 5 lat. Także to spora kasa. Dużo firm, powiedzmy, nawet firma taka była McCormick, no to oni robili maszyny rolnicze do w zasadzie do ścinania zboża. No to nie takie kombajny, no ale takie w zasadzie zamieniały kosę, tak? Czy zamieniały 20 kos tego kosiarza na jedną taką maszynę ciągniętą przez konia czy dwa. Także jeżeli poprzednio było 20 kosiarzy, a teraz jedna maszyna mogła to robić, no to 19 w zasadzie nadawało się do armii i do wojska, tak, że militaria, cała ta armia miała ludzi, którzy mogli iść co najmniej, bo też w sumie mieli płacone, no ale robota była wykonana. Henry Burden, no to facet firma, która zrobiła 70 milionów podków dla koni, tak? Czyli to jest 17 milionów koni było podkute przez firmę tylko dla wojska. James Buchanan, no to on był w zasadzie to stocznie miał, no i też był architektem okrętów wojennych, no i budował dla północy okręty i łodzie takie opancerzone, bo wtedy większość to była w sumie drewniana, no ale opancerzone, tam metale w tym czasie tą popularność zdobywały, ta rewolucja przemysłowa, mosty z żeliwa budowana, tak samo budowano dużo, dużo właśnie tych opancerzonych statków i okrętów. Dużo się wtedy też poprawiło w czasie wojny, no na całe szczęście czy nieszczęście, no to poprawiła się medycyna, bo bardzo często jedyną medycyną to była amputacja. Jeżeli coś tam było poszarpane, no to przychodzili i odpiłowywali, czy rękę, czy nogę, czy cokolwiek, żeby ludzie gangreny nie dostawali i nie potrafili zszywać tego i medycznie, lekarsko w zasadzie cała ta technologia czy postęp medyczny, no to właśnie rozwinął się bardzo na tych poszarpanych, biednych żołnierzach z obydwu stron. Taki kwakier to był doktor Edward Robinson Squibb, no to on właśnie skoncentrował się na lekarstwach samych sobie. Zaczął oczyszczać te wszystkie proszki, zaczął poprawiać, zaczął to wszystko studiować, zaczął pakować dużo lepiej. Także to też ta wojna pomogła no poprawić, powiedzmy, życie. Ci, co zginęli, no to ich życie poprawiło życie przyszłych ludzi. Lincoln też robił ciekawe, bo takiej w zasadzie karabin szybkiego strzelania wynaleziony czy zaprojektowany przez Christophera Minera Spencera, no to Lincoln przyszedł, wziął ten karabin, no on był dobrym strzelcem, no ale wziął, zaczął strzelać, to na siedem strzałów sześć trafiło do tej tarczy, którą tam mu postawili, także to było po prostu zabójczy przemysł, te
karabiny szybko strzelające, no takie ładowalne, to nie był karabin maszynowy, to nie był jakaś pepesza, no ale jednak jeden za drugim, za trzecim strzelał bardzo szybko. Później właśnie Lincolnowi to oderżnęli kawałek tej tablicy i dali mu na pamiątkę. Także i Polska, jeżeli będzie się starała uciec, czy jakiś inny kraj z Unii Europejskiej, no to przypuszczalnie za 5 czy 10 lat może tak być, że 15 lat temu było wejście dobrowolne, a wyjście jest już nie za bardzo dobrowolne. To tak jak w KGB, w KGB pokazywali, że czy w mafii, że jak już się wchodzi do tego organizacji, do tego bandytyzmu, no to KGB, no to w zasadzie to jedynym wyjściem to było na żywca do pieca. W Ameryce to się okazało, że to 500 tysięcy białych ludzi zginęło po obu stronach, bo Stany Zjednoczone nie mogły się rozjednoczyć. Czy Europie to grozi? No jeżeli wojsko powiedzmy będzie wspólne europejskie i armie zostaną rozdzielone czy wyssane z narodowych poszczególnych państw, no to jest możliwe, że to wojsko to po prostu będzie interweniowało i będzie strzelało tak jak w Ameryce strzelali do tych, którzy chcieli odejścia tej tak zwanej secesji. No można powiedzieć, że dużo kasy wtedy zrobili ci baroni tych wszelakich przemysłów. Vanderbilt, Cornelius Vanderbilt, no to w zasadzie jego nazywali to, że był bezdusznym powiedzmy biznesmenem i był po prostu nieprawdopodobny, taki prawie że krwawy. No on dał milion dolarów statek parowy dla rządu federalnego. No ale zarobił też Vanderbilt, no to wiadomo, to są ciężkie pieniądze. Żołnierze to też jest prawda taka, że dostawali niezły żołd i nie walczyli z przyczyn, z pobudek patriotycznych, no na pewno mieli jakieś tam przekonania i światopogląd, no ale to były płatne wojska w tym czasie. Także wejście jest łatwe, wyjście nie za bardzo. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek do naciśnięcia, można nacisnąć subskrypcję. Jest też guziczek, dzwoneczek do zawiadomienia o codziennych filmikach, na które serdecznie zapraszam. Również zapraszam do pisania komentarzy, do pisania swoich opinii, do pisania sugestii, o czym byście porozmawiali. Do następnego.